Hej, tu Dalmar. Witam serdecznie w niesławnym Second Son. W zasadzie można chyba tak przetłumaczyć jako młodszy brat, biorąc pod uwagę fabułę. Jest ekskluzyw na PlayStation 4. Trzecia część, tak naprawdę nie, luźno związana z poprzednimi, które wyszły na PlayStation 3. Ta jest dostępna na PlayStation 4, premiera 21 marca. I mówi ona o tym, że 7 lat temu niewielka grupa osób zwanych przewodnikami niespodziewanie pozyskała moce, które mogli wykorzystać jako broń. Powołano wówczas do życia Departament do Spraw Obrony, którym celem było ściganie właśnie tych przewodników. I obecnie uznaje się, że udało się schwytać i obezwładnić wszystkich i osadzić w więzieniu. A są nazywani przez opinię publiczną bioterrorystami. I transport takich więźniów właśnie wyrusza w drogę do północnych Stanów. I tak jak było napisane, chyba nie dotrzemy. Gra jest w polskiej wersji językowej, jest w pełni zlokalizowana. Dubbing może jakoś nie powala, ja tak jakieś tam pół godziny sobie w to pograłem. Natomiast wygląda tak czy inaczej, jeśli chodzi o grafikę, naprawdę nieźle. Chociaż biorąc pod uwagę Killzona czy ostatnie Metal Gear Solid, to już nie robi to aż takiego wielkiego wrażenia, myślę. Te gry wszystkie powinny chyba tak wyglądać, taka jest moja opinia, przynajmniej jak Infamous. To myślę, że wszyscy byśmy wtedy bardzo cieszyli. No i w tej grze wcielimy, to jest, ona ma takie bardzo luźne powiązanie fabularne. Poprzednimi częściami wiąże się no tak naprawdę tylko i wyłącznie z tym, że istnieją tacy goście właśnie, których nazywamy w zależności od wersji albo przewodnikami, albo bioterrorystami. Wcielamy się w rolę Delsina właśnie, jednego z dwóch braci, stąd taki tytuł Second Son, jako ten młodszy brat na ten. To jest taka ciekawostka. Po raz pierwszy spotkałem się z tym, że kontroler będzie wykorzystywany. Ja go muszę go złapać pionowo. Potrząsnąć nim. Głośniczek wtedy odegra nawet tą kulkę, która jest w sprayu. Ten dźwięk, jak gdyby, który ona tam sobie lata. I teraz R2 trzymamy i trzęsę nim kontrolerem. Mam możliwość bawienia się i zamalowywania szablonu, tak, z plakatem wyborczym. To jest to takie, powiem uczciwie, średnie, aczkolwiek dosyć interesujące, jeśli chodzi o sposób wykorzystania kontrolera oraz się z czymś takim, przynajmniej jeśli chodzi o lejaka, jeszcze nie spotkałem. Na Delsin to widać niezły rozrabiaka. Teraz na czarno drugi szablon przykleił i będziemy upiększali kandydata. Delsin, niech się za chwileczkę zorientujecie, jest Indianinem i żyje sobie spokojnie, nie wadząc nikomu wraz z grupą przyjaciół z plemienia w jakimś zadupiu poza miastem. Ciekawe, czapeczka, którą chłopak nosi na głowie. Jeśli sztuka jest zbrodnią, to w mordę. Dobra, myśl, Deci, myśl. Szeryf przyjechał, chyba go zaobyczaił. Aha, impreza w długim domu. Wkręcę się tam, stworzę sobie alibi. Bezki, to jestem geniuszem Czapeczkę, którą zbrodni. ma na głowie, jest dostępna w wersji kolekcjonerskiej. Jest dołączona wzór takiej czapki. Ja mam zwykłą, nie pokusiłem się. Będzie mi wiosna, lato. Czapka mi raczej nie będzie chyba No, potrzebna. dobra. Chociaż No i teraz mam interesujące, się. że jak na takiej kolekcjonerki, tym Genia. razem ta cena nie Genia. była aż za wysoka. Kto tam? To ja, Betty. Możesz Delsin? odłożyć strzywacz, proszę? Co tu robisz? Nie imprezujesz w długim domu? Ja, wiesz, nie mam dziś chęci na plemienne spędy. Za to ty wyglądasz naprawdę czadowo. Serio. Co robiłeś na dachu? Nic. Ja. Łobuzowałeś. Niezłym slangiem się ciesza Betty Wiem, że tam posługuje. jesteś, byłaś. No, już! Albo dzwonię po Betty i za chwilę będę miał klucze. Łobuzowałeś. No tak, lepiej powiedz, co ty chcesz zrobić. Nie mam wyjścia. To gliniarz. Wrócę tu za 5 minut, a ty w tym czasie.
Dzięki, Betty. To już ostatni raz. No, muszę wracać do biura. Wiesz, jeszcze ktoś będzie dzwonił. I w końcu przejmujemy kontrolę nad delfinem. Chłopak całkiem fajnie biega. Tak bym powiedział, to mi się podoba osobiście. Ta animacja może nie jest jakaś tam ultra, uber płynna. Natomiast wygląda to dosyć fajnie. Natomiast skacze jak ciota. Muszę się stąd wyjść. To tak skacze, podkula dwie ręce. Aczkolwiek później, jak będziemy już odpowiednie moce, to będzie jakoś tam uzasadnione, może bardziej fabularnie. Dobra. Witaj, wolności! No i teraz już z górki. Muszę się dostać do długiego domu i zadbać o alibi. No to lecimy. O, myślałem, że się ubiję. Skaczesz tam? Na szladę. No to już. Hop. Hop na drabinkę. Cienie są ładne. Podskocz jeszcze raz. O właśnie, pokaż się. Fajne. Tyle wygląda to całkiem ślicznie. Ślinność, ptaszki. Gołębie. No. Z drogi! Jak z wodą? Tak się robi. Sama woda z siebie nie jest brzydka, natomiast chodzenie po niej to nawet was nie wygląda ładniej. A propos assassina, to mamy taką... Kupa szczęścia. Mamy taką scenkę typowo asasynową. Wspinanie się, no i lecimy dalej po plaży. Idziemy w kierunku tego długiego domu. Połowa drogi za mną. No Delsin, pewnie po korzeniu. Przejdźcie, chłopie. Tu, tak, na skałce. Latarnia morska. Skakuj na górę. Staraj się, nie możesz? No to między skałami. Slalomik. W takim układzie, w plaży. Zimno. Tam mam coś. No, skoczysz. Hop. Do góry. Chyba nie w tą stronę. A. Sio, sio! No i sio, już mi stąd. Opa. O, było blisko. Śmieszczy, skacze. Straszna gumka z niego. Nie patrz w dół, nie patrz w dół, nie patrz w dół. Ciuchcia jedzie. Proszę, jaki ładny pociąg. Do góry. No i pięknie. Wszystko jak w zegarku. Tutaj naciskam po prostu do... nic nie naciskam. Sam otworzył. Siema, stary. Szukałem. To jest właśnie starszy brat Delsina. Może wejdziemy do środka. Zdaję sobie sprawę, jak wkurzające jest dla mnie to, że w kółko muszę aresztować i aresztować własnego brata. To może przestaniesz aresztować tego własnego Bawicie brata? Bawicie to? Nie, ja po I prostu... I to ma być twój pomysł na życie? Zastanawiałeś się, co by rodzice powiedzieli? Wychowaliśmy wandala. Człowieku, świat jest cholernie zły, a ja tylko próbuję ludziom zamanifestować swój talent chcesz i pokazać... zamanifestować swój talent? Dlaczego się zawsze mnie gasisz? Wytłumacz ja chcę mi! Tylko przed jakimi sobą. Złymi, strasznymi Gdybyś rzeczami masz zamiar nas uratować? Bo ja tu czegoś chyba nie rozumiem. Co? Patrz. Oto i transport naszych bioterrorystów. Chyba szeryf ma robotę. Biegnę za nimi! Nie podchodź! Zaraz wybuchnie! Tak, wiem. Trzymać się z dala, bo wybuchnie, jasne. No, oczywiście, nie będziemy się pewnie trzymać z dala. Przeskoczysz? Nagle przestałeś skakać. Biegasz jakby wolniej. Słyszę cię. Ktoś mnie słyszy! Natomiast... Czemu
Reggie, ktoś tu potrzebuje pomocy. Jakbym się rozejrzał, tak trochę pójdę sobie w bok. Ściana, nie mogę. No dobra, wracamy na miejsce katastrofy. Mam smyrnąć panel dotykowy w górę. Skąd tu wojskowy transport? No, ciach. Stary. Dzięki, stary. O mały włos. Ej, wszystko okej? Okay? Ja, glina! Ej, puść go! Puść go i trzymaj łapska na widoku! Ej, ej, nie chcę kłopotów! Chcę stąd spadać, zanim tu będzie... Puszczaj go, mówię, albo cię zastrzelę! Reggie? Boże, nie. Powiedziałem, nie chcę kłopotów! Coś Delcinowi chyba się w główkę stało. Reggie? Reggie, jak rozumiem, brat. Okej, okay, no. Mam to się kontrolę mam. Tylko dotknąłem pada. Co to kurna było? Nie chcę, co jest? Nie mam kontroli praktycznie nad padem. Co się ze mną dzieje? Boże, nie! Spoko. Przestań, przestań, przestań! Co się dzieje do cholery? Co ci dzieje do cholery? O cholera! O cholera! Niech to się skończy! Delsin nabył. Reggie, potrzebuję cię! Mogę biegać. Muszę się jakoś przedostać. Kółko, aby przejść przez powolne drzewa. Co tu się dzieje? Reggie! Mogę skakać z powrotem. Jest nasz bioterrorysta. Dobra, pakło kop. Nie! Siach. Reggie! Reggie! Nic ci nie jest? Delsin! Co to było? Czekaj, muszę cię uwolnić. A ty przed chwilą... Muszę cię wydostać! Dobra, luz. Pomóż, pomóż mi popchnąć! To jest samochód. O mój Boże! Nie, nie, nie! Nie mogę tego powstrzymać! Już nie dobrze. Mogę, Reggie, nie dobrze. Mogę! Dobrze jest. Oddychaj. Oddychaj. Jest dobrze. Dobrze jest. Oddychaj. Jestem jednym z nich, Reggie. Jednym nie, z nich. Nie! Nie. Jesteś moim bratem. Jasne? Jesteś moim bratem. Dobra. Zobaczysz, to zaraz minie. Obiecuję. Słyszysz? Rozumiesz? Rozumiesz? Okej. To co, spadamy? Słuchaj, powstrzymamy tego bioterrorystę, zanim skrzywdzi innych. Dobra? Dobra. Ktoś tu bohaterem chce zostać? Potrzebuję cię teraz. Okej. Okay. Chodź. Wstawaj. W porządku? Tak. Chodź, idziemy. Dobra. Festiwal. Jest data. Październik, 12, 13, 10 do 6 rano. Obiecaj, że nie będziesz korzystał. Ale one z tych były fajne. Umiejętności, okej? Okay? Nie dałbym rady wrócić do ciebie, gdyby nie... Obiecaj mi, że nie będziesz. Może jakoś okay. biegać? Okej. Okay. Słuchaj, nie myśl sobie, że spotkało cię coś dobrego. Wracamy do fabryki hamburgerów. Szeryfie, nie możemy wyjść! Przycisk się zaciął! Myślę, że Betty nadal jest w środku. Stary, zasuwa się stopiła. Zamknięte? Jak on się przedostał? Wziął i przeniknął. Możesz to zrobić? Zaraz się przekonamy. Mocy. No dobra. Delsin też jest bioterrorystą! Nie! On nie jest! Cholera. Kiedy plemię się o tym dowie, wybuchnie panika. Świetnie. Idź i zapanuj nad tłumem. Wrócę z pomocą. Sprawdź, czy w środku nie ma Betty i tego bioterrorysty. Uważaj na siebie. Ci odmieńcy no i są tutaj nieobliczalni. Nie mogę wejść do środka, natomiast... Odmieńcy. Mogę wejść tędy.
takie słowo też. Wentylacja. Dobrze wiedzieć. Chodź tu. Hop. I do środka. Wow. To musiało boleć. Betty! No i mamy teraz łańcuch. O tak, to się przyda. Nie chcę zepsuć nic. Dzięki temu możemy trochę zaszaleć. Zaraz tam będę, Betty! Musi pani wyjść! Łapy przy sobie! Chcę tylko pomóc! Zabieraj ode mnie, mówię! Delsin! Chciałem zyskać nieco czasu. Nie wiedziałem, że ktoś ty tu jest! Ty mi to zrobiłeś! Przewodnik? O. Betty... Wyjaśnię ci to później, ale teraz musisz stąd uciekać. Dobra, spadam. O nie, dopóki tego nie naprawisz! Większość życia spędziłem w pierdli. Stamtąd łatwo prysnąć. Tylko trzeba poczekać na złotą okazję. Kiedy mam swoją moc, nie da się mnie powstrzymać. Później dorwali mnie dozowcy. Tak. Wsadzili mnie do tego swojego pierdla dla przewodników. Wymyślili sposób, żebyśmy nie korzystali z mocy. Musieli nas karmić, myć, a nawet podcierać tyłki. Nie robi się tak człowiekowi. Nie robi. Była tam taka ruda suka. Lubiła igły i skalpele. Mówiła, że przeprowadza testy. Jak masz czas, uczysz się paru sztuczek. Trzeba być cierpliwym. W końcu popełnią błąd. Jak wszyscy. Musisz słuchać i patrzeć. Trzeba być czujnym. Dlatego jak ta suka wsadziła naszą trójkę do ciężarówki, ja już wiedziałem, że to złota okazja. Widziałem cię. Wszedłeś do mojej głowy. Ja? Myślałem, że to ty wszedłeś. Widziałeś to? Pierdel DOZ! Trafisz tam, jak cię złapią! DOZ to jest policja, która zajmuje się walką z bioterrorystami. I teraz tak. Fajny jest dubbing tego gościa, którego tutaj próbujemy złapać, czyli Hanka. To jest, jeśli dobrze kojarzę po głosie, aktor, który grał w Chłopakach nie płaczą. Tego miłego faceta, tego kolorowego sweterka z serduszkiem. Tego gangstera w zasadzie. Postrzegam cię, młody! Podwal się! Jasne. Nigdzie nie pójdziesz. Dopóki tego nie naprawisz! Słuchaj, nie wiem, co się stało, ale być może niedługo będziesz musiał uciekać. Bo co? Stałeś się przewodnikiem, chłopaku! Bioterrorystą! Witam w świecie ściganych i zaszczutych! Ja stąd spadam! Nie zatrzymasz mnie! Mam ten łańcuch do dyspozycji i moc teleportacji. Taki ciach, więc się teleportnę. Uderzę. Gdzie jesteś, śmieciu? Tu jest dym, tu po lewej byłeś. Nie chciałem tego! Masz to swoje. Nigdzie nie pójdziesz, dopóki wszystkiego nie odkręcisz! Tego się nie da odkręcić! No to chociaż powiedz mi, jak nad tym panować! Nie mam czasu! Zaraz tu będzie DOZ, a ona wie, co zamierza. Masz to swoje. Pochwal się. Wykonaj. Ten ogień da nam 2-3 minuty czasu. Muszę stąd spadać. Nie zamierzam wracać do Kerdyn Kay. Tak, ale
Ludzie, którzy tu zaraz wpadną, ścigają ciebie, nie mnie. Widzieli cię, brachu. Wiedzą, kim jesteś, a ona potrafi wyciągnąć informacje z ludzi. Wiem doskonale, co mam robić. Samouczek tu się włączył. Więc czemu do mnie strzelasz? Ja czy to mogę przegrać w ogóle? Tak raczej nie. Przez ciebie obaj zginiemy! Są wyjścia. Powodzenia, młody! Nie ma bata! Nie zamierzam zdychać w przetwórni ryb. Otwieramy drzwi. Słuchaj! Wypuść mnie! Daj mi odejść! I zapomnijmy o całej sprawie! Chwila, zaczekajcie! Pogadaj! O, Henry. Zawiodłam się na tobie, wiesz? No, mamy go, tak? Wykurzyłem stąd tego przewodnika. Dobra robota, zwłaszcza wy tam. Bioterrorystę. Henry Daughtry. Był, czyli nie żyje? Był bioterrorystą. Przewodnik. Tak mówią zdrajcy, którzy z nimi sympatyzują, ale ty nie jesteś zdrajcą. Prawda? Ja... Nie jestem. Denerwujesz się? Nie, skądże? Z własnego doświadczenia wiem, że ludzie denerwują się z dwóch powodów. Albo są tchórzami. Albo coś ukrywają. Wiesz, denerwuję się przy ładnych dziewczynach. Ale słucha... Byłeś w środku z tym bioterrorystą jakiś czas. Nie podzielił się czymś z tobą? Podzielił? Czy rozmawiał z tobą? A może wspominał coś o jakichś, bo ja wiem, spiskach? Nie, nic takiego nie mówił. Dobrze. Bardzo dobrze to słyszeć. Widzisz, toczymy zażartą wojnę z bioterrorystami, a moim obowiązkiem jest dopilnować, cokolwiek by się stało, żebyśmy ją wygrali. Ale trochę to zabawne, bo pani też jest bioterrorystką w sumie. Dobra. Tak, jestem. Ogień trzeba zwalczać ogniem. Widzę, że nie jesteś tchórzem, a to oznacza, że coś przede mną ukrywasz. Co to ma być? Tak nie można, oszalałaś, przecież ja mam swoje prawa! A ja w każdej chwili mogę je zawiesić, jeśli uznam to za stosowne. Na przykład teraz. No to jeszcze raz. Co tam zeszło? A ja powtórzę. Nic. Ach! To ponoć mnie zabolało. Ja chyba wiem, co tam się stało! Nie! Betty, nie! I co dalej? Nie. Nic. Dobrze. Dopóki nie rozwiąże ci się język, pogawędzimy sobie z tą panią. Pamiętaj, beton masakruje kruche kości. Jak ona nic nie powie, znajdę kolejną osobę i kolejną, póki nie zaczną gadać. Chcesz mi coś powiedzieć? Czy mam się zająć twoimi przyjaciółmi? No i teraz tak, mam dwie opcje, poddać się lub poświęcić plemię. A jeżeli wybiorę opcję poświęcenia plemienia, to wybiorę tak zwaną złą opcję i zrobię pierwszy krok, żeby zostać niesławnym. Oraz mogę poddać się, i co tak zapewne zrobię za chwileczkę. I jest to pierwszy krok ku zostaniu prawdziwym bohaterem. Czyli można tą grę jakby ukończyć na dwa sposoby, ma dwa zakończenia, właśnie takie to dla niesławnego oraz dla bohatera. Są inne moce dostępne z tego podobno, co tam się orientuje. Natomiast z tego, co tam gdzieś czytałem, jakieś recenzje, materiały z gry, to fabularnie
bardziej pasuje ta wersja pozytywnego bohatera, co już nawet było tutaj widać. Teoretycznie, jeśli mam poświęcić plemię, to dlaczego przejmuje się Betty w tym filmie, Delsin się odezwał w obronie ciotki. No dobra, mniejsza o to, wybieramy opcję poddania się. Zagram sobie jako dobry, jeśli gra będzie fajna i to wówczas powtórzę drugi raz ją jako ten zły i wówczas też... Ojej, przepraszam, postaram się zamieścić materiały na tubie z przejścia jako zły. Jestem przewodnikiem. Co? Jestem przewodnikiem, okej? Przed chwilą dostałem tę moc od tego faceta. Aha, dostałeś. Bardzo śmieszne. Delsin! Więc Betty, może ty byś chciała coś dodać? Tak, to ponoć boli. Nowy poziom karmy, obrońca. Pierwszy krok zrobiłem, by zostać prawdziwym bohaterem. Yeah, achievement. Obudź się! Chyba nam nie uwierzyli. To wygląda, że już wszystko w porządku. Tak, ciotka. Warto się zainteresować. No bo co jesteśmy? Poziom karmy. Kroczysz ścieżką bohatera. Dobre uczynki zwiększają twój poziom dobrej karmy. Okej. Okay. No i co? Tak wygląda początek niesławnego. W tym miejscu... O, boli coś mnie w krzyżu. W tym miejscu zrobimy cięcie i zapraszam na kolejną część. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej.